nasz blog edukacyjny, w którym trzeba dodać blog przepisy.org.pl i na nasz kanał facebookowy. Witamy też bardzo serdecznie te osoby, które w tej chwili oglądają nas na Facebooku. Między innymi bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do tego, żeby skorzystali Państwo z webinarium, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, jak chcą się uczyć młodzi ludzie. Właśnie będzie transmisja na Facebooku, ale oczywiście można się także zapisać bezpośrednio przez rejestrację i wtedy łatwiej będzie pobrać zaświadczenie. Ponieważ to jest takie webinarium, w którym nie tylko będziemy się mądrzyć ex cathedra, ale także będziemy słuchali uczniów klas siódmych, którzy będą opowiadali o tym, co się wydarzyło w ich życiu, kiedy ich nauczyciele przystąpili do programu, a tym samym oni sami przystąpili do programu Szkoła dla Innowatora i jak oni odebrali te zmiany w myśleniu o nauczaniu, które się pojawiły w szkołach, to będą uczniowie z różnych szkół w Polsce, kiedy zaczęło, właśnie co się zadziało, kiedy zaczęło się coś zmieniać, czy to było dla nich, co było dla nich fajne, co było dla nich niefajne, to takie bardzo specyficzne webinarium, które serdecznie, bardzo serdecznie polecamy. Natomiast ten program, w ramach którego dzisiaj się spotykamy, Wychowanie to Podstawa, to jest też dość rozbudowany program, w którym pracujemy zarówno z indywidualnymi, pojedynczymi nauczycielami, takimi jak Państwo, przygotowując dla nich zarówno materiały praktyczne, takie po prostu narzędzia i artykuły, jak i webinaria eksperckie, w którym Państwo w tej chwili w jednym z nich uczestniczą. Omawiamy właśnie podobne tematy, właściwie takie same tematy, rozszerzamy te, które są w narzędziowniku. To, co do tej pory zostało wypracowane w programie, znajdą Państwo pod tym linkiem, który w tej chwili wklejam na czacie. Mam nadzieję, że on się pojawi także na Facebooku, także proszę patrzeć. I to jest ta ścieżka dla indywidualnego nauczyciela. Ktoś pyta, czy będzie nagrywane. Tak, jest jak najbardziej nagrywane. Jeszcze sprawdziłam. Dziękuję za pytanie, Pani Małgorzato. Warto sprawdzać takie rzeczy i pojawi się wkrótce, w przyszłym tygodniu na naszym kanale YouTube. Będziemy pracowali teraz także z 10 szkołami, które w pilotażu będą przyglądały się swojemu programowi profilaktyczno-wychowawczemu, po to, żeby sprawdzić, czy on naprawdę jest dopasowany do możliwości uczniów, do specyfiki danej szkoły, czy też jak w wielu naszych szkołach, jak Państwo wiedzą, jest tylko papierkiem, który stoi sobie gdzieś tam na półce i czeka na najbliższą kontrolę z kuratorem. Program Wychowanie to Podstawa korzysta z dofinansowania o wartości 109 tysięcy euro otrzymanego od tak zwanych funduszy norweskich, czyli od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszy EOG. Naszym operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. To, co robimy w programie, to, tak jak powiedziałam, tworzenie materiałów i te materiały znajdą Państwo pod linkiem, który jest powyżej. I jesteśmy w tej chwili dzisiaj, koncentrujemy się na zestawie piątym, przedostatnim już tych materiałów, jak angażować uczniów i uczennice w działania na rzecz społeczności lokalnej. Jak Państwo widzą, koncepcją tego programu jest to, że najpierw żeśmy się w ogóle nastawili na przeglądanie samemu nauczycielowi, wychowawcy, nauczycielce, wychowawczyni, żeby wzmocnić tego człowieka, który gdzieś tam pracuje z uczniami i żeby on się mógł dzięki nam trochę głębiej zastanowić, jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze. Potem zachęciliśmy Państwa do tego, żebyście się przyjrzeli temu, co się dzieje w kontakcie człowiek-człowiek, czyli nauczyciel-uczeń, jak wspierać tych pojedynczych uczniów w ich poczuciu skuteczności, w tym, co się dzieje w ogóle w ich życiu szkolnym. Potem zajęliśmy się takim evergreenem wychowawczym, czyli wzmacnianiem procesu grupowego w klasie, a następnie zachęciliśmy, żeby kiedy już nauczyciel wzmocnił tych swoich uczniów na poziomie indywidualnym,
ale także na poziomie grupowym, żeby zastanowić się, jak można tych uczniów włączyć w decydowanie o tym, co się w ogóle dzieje w szkole, w partycypację, w życiu szkolnym, bo dopiero tak przygotowany uczeń być może będzie mógł to zrobić. Po co? Po to, żeby tak naprawdę czuł, że coś od niego zależy. Będziemy o tym dzisiaj bardzo dużo mówić. I właśnie dzisiaj zapraszamy Państwa do tego, żeby wyjść z tymi uczniami poza szkołę. Bo tak naprawdę przecież przygotowujemy ich do życia. Nie przygotowujemy ich do tego, żeby siedzieli w szkole. I to jest bardzo ważne dla nas w tym programie, bardzo ważne w myśleniu o wychowawstwie w Centrum Edukacji Obywatelskiej. I będziemy za momencik rozmawiali o tym właśnie, jak robili to i robią nasi prelegenci. Każdy z tych materiałów jest, to sobie, przepraszam, każdy z tych materiałów jest tak naprawdę zbudowany w taki sposób, że oprócz tego, że proponujemy Państwu jakieś materiały na godzinę do dyspozycji wychowawcy, na tak zwaną godzinę wychowawczą, to pokazujemy właśnie także takie działania projektowe, mniejsze lub większe, ale także zwracamy uwagę na rolę modelowania, czyli w praktyce zwracamy uwagę na takie codzienne sytuacje szkolne, w których się znajdujemy i w których odbywa się tak naprawdę wychowanie, że wychowanie to nie jest coś, co się odbywa raz w tygodniu. W przypadku takiego tematu, jakim dzisiaj się zajmujemy, to jak Państwo doskonale wiedzą, to jest zupełnie niemożliwe. No i wreszcie mogę przedstawić moich prelegentów, których Państwo pewnie dobrze znają. Agnieszka Jankowiak-Majik, nauczycielka i aktywistka edukacyjna. Znają ją Państwo być może jako babkę od histy z jej bloga edukacyjnego. Laureatka ostatniej z 2020 roku edycji nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Właśnie tutaj rozmawialiśmy, jaka to jest piękna nazwa. Jest to nagroda przyznawana właśnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie takim ludziom, którzy działają z otwartością, z nastawieniem na to, żeby zmieniać świat na lepsze, wychodząc od szkoły, od działania z uczniami. Tutorka, trenerka Odysei Umysłu, członkini społeczności Superbelfru. Superbelfru, oj, przepraszam. I Mirosław Skrzypczyk. Jego biogram ledwo mi się zmieścił na tym slajdzie, ale postanowiłam, że niech tak będzie, ja nie będę niczego cięła. Mało tego, jeszcze dopisałam, że Mirek także jest laureatem nagrody za naprawianie świata. Otrzymał ją 2 lata wcześniej niż Agnieszka. Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach oraz Społecznej Szkole Podstawowej numer 8 imienia, nie, przepraszam, Szkole Podstawowej imienia Ułanów. Dałam radę, księcia Józefa w Szczekocinach. Człowiek, który przywraca w Szczekocinach i w najbliższych okolicach pamięć o Żydach z tamtych okolic. I to jest o tyle ważne, że o tego typu projektach też będzie nam dzisiaj właśnie opowiadał. Będziemy rozmawiali o Waszych dobrych praktykach, ale także o tym, co Państwo zgłaszali. Dobra, mówimy o zaangażowaniu młodzieży, ale jak to robić? Bardzo wiele osób zgłasza się do nas i mówią, że oni mają mnóstwo chęci, oni w sensie nauczyciele, ale trudno jest zaangażować młodzież. Będziemy mówili o tym, po co właściwie wyciągać tę młodzież poza szkołę, czyli jakie są korzyści zaangażowania lokalnego dla uczniów, ale także jakie są korzyści dla nauczyciela, dla nauczycielki. Będziemy też mówili o tym, że może nie zawsze trzeba robić takie ogromne od razu kroki i rzucać się na głęboką wodę. Tak naprawdę nikt tak nie działa. Że ja będę bardzo mocno tutaj dopytywać, jak zacząć, tak? Jak można zrobić to za pomocą małych kroków. I od tego właśnie zaczniemy. Ja opowiadałam trochę o Was, niemniej jednak chciałabym, żebyście się przedstawili teraz poprzez to, co robicie, poprzez swoje projekty, żeby pokazać właśnie, co można robić i co można robić w wielkim mieście,
Agnieszka będzie się wypowiadała z tej perspektywy i co można robić z perspektywy małego miasteczka i małej gminy. Bo to są zupełnie różne perspektywy. Kiedy rozmawiamy o zaangażowaniu lokalnym, to miejsce, w jakim jesteśmy, ma przeogromne znaczenie. Agnieszko, jak to było u Ciebie? Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No ja faktycznie mam tą perspektywę wielkomiejską i czuję się uprzywilejowana, ponieważ w dużym mieście faktycznie tych możliwości mam wrażenie, że jest więcej i że jest w czym wybierać. Że faktycznie, jeżeli Państwo zgłaszacie takie trudności, że chcecie angażować młodzież, a oni niekoniecznie chcą pójść za Państwem, to faktycznie w takim Poznaniu dzieje się tak dużo, że jeżeli nie uda się jedna inicjatywa, czy zachęcanie młodych ludzi do jednej inicjatywy, to jest 5 następnych i to jest fantastyczne. No ale też musi być ta gotowość po naszej stronie, żeby chcieć się angażować. Ja tych projektów robię dosyć dużo, ale też pod kątem tego naszego dzisiejszego spotkania wybrałam kilka takich, które będą pasowały do tego zaangażowania lokalnego. Moje ulubione zajęcia to są zajęcia antydyskryminacyjne, które prowadziłam w już 3 semestry. W 3 edycjach takie zajęcia organizowaliśmy z uczennicami i uczniami w mojej szkole, ponieważ te zajęcia faktycznie częściowo odbywają się na terenie szkoły, są na przykład typowo takie merytoryczne, wprowadzające, ale bardzo dużo działamy poza szkołą i wychodzimy do właśnie społeczności lokalnej. I w ramach tych zajęć antydyskryminacyjnych ja zawsze pytałam, o tym jeszcze będziemy mówili, ale pytałam młodych moich podopiecznych, co chcieliby robić, na jakie problemy chcieliby zwrócić uwagę. I wychodziły nam bardzo ciekawe i fajne przedsięwzięcia, bo na przykład jednym z takich działań w ramach tych zajęć było zamalowywanie hejterskich napisów na poznańskich przystankach. To jest prawdziwa plaga u nas w mieście. Ksenofobiczne, rasistowskie, homofobiczne napisy, no bardzo i szpecą, i smucą. I mieliśmy takie przedsięwzięcie, że właśnie zostały one zamalowane na poznańskiej Pestce, to jest taka trasa szybkiego tramwaju, a następnie tam się znalazł przepiękny mural, więc od razu połączone ze sztuką. Ale oprócz tego udzielamy się w wolontariacie, bardzo, bardzo duże zaangażowanie tych moich uczniów i uczennic widzę w takim festiwalu, to jest Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, Festiwal Sztuki Dzieci, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności. No i my pomagamy tak wolontariacko w animowaniu publiczności w czasie tego festiwalu, opiekujemy się grupami, to jest wielka, piękna lekcja empatii i to takie też chyba ulubione działanie moich uczniów i uczennic. Współpracujemy z Muzeum Poznańskiego Czerwca, to już nie w ramach zajęć antydyskryminacyjnych, ale w ramach tej edukacji historycznej. Mieliśmy taki projekt, że na przykład kręciliśmy film jubileuszowy dla Czerwca albo zorganizowaliśmy we współpracy właśnie z muzeum konferencję taką lokalną o tym, jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm i prelegentami byli tylko i wyłącznie młodzi ludzie, bo zawsze się te konferencje naukowe tak się kojarzą oczywiście z dorosłymi, a my chcieliśmy tą perspektywę zobaczyć od młodych, w związku z tym oni opowiadali, oni przygotowywali filmiki, referaty, komiksy jak się okazało, bo i taka perspektywa była, kręcili filmy. Było to naprawdę świetne doświadczenie. Z takich ciekawszych rzeczy współpracuję z Europejskim Parlamentem Młodzieży i ten Europejski Parlament Młodzieży to nie jest może działanie lokalne i też ja odwrotnie zaczęłam, bo najpierw pojechałam na sesję ogólnopolską, ale tak mi się spodobało, że potem się zaczęliśmy angażować też w te lokalne, bo są też takie organizowane, więc wtedy właśnie na poziomie miasta można też taką sesję zorganizować, to jest symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Bardzo merytoryczne spotkanie, bardzo kreatywne, bardzo dużo się można nauczyć w całości w języku angielskim, także no, daje dużego kopa do działania i młodym, i opiekunom, opiekunkom. Ja też współpracuję z Młodzieżową Radą Miasta, więc też dosyć chętnie się angażujemy w różnego rodzaju konferencje, które Rada organizuje i nas zaprasza. I w ogóle do tego zachęcam, jeśli w Państwa miejscowościach takie rady nie funkcjonują, to naprawdę warto postarać się o to, żeby one zaistniały, bo młodzi świetne rzeczy potrafią zrobić, mają fantastyczne inicjatywy. Cóż tam jeszcze? No, działamy co roku, jak jest maraton listów z Amnesty International, no to się bardzo angażujemy i to jest też takie działanie, które bardzo inspiruje i wiem, że moich uczniów i uczennice ono zachęciło do tego, żeby kontynuować w swoich społecznościach lokalnych, na przykład z harcerzami, bo często są zaangażowani w harcerstwo. No i pisanie wniosków do budżetu obywatelskiego, to jest taki stały punkt programu, jeśli chodzi o to, jak ja edukuję poza zeszłym rokiem, bo zaczęła się faktycznie pandemia, a ja już byłam
dosyć zaawansowanej ciąży, to zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ale wcześniej we współpracy z Instytutem Socjologii w Poznaniu pisaliśmy takie wnioski, składaliśmy. W ogóle wydaje mi się, że te takie działania partycypacyjne są chyba najistotniejsze też, żeby zacząć, też pewnie do tego wrócimy. Także no myślę, że kilka przykładów, no jest oczywiście Odyseja Umysłu też, którą tutaj wskazałam, fantastyczne działanie, ale też niekoniecznie jakby tutaj już lokalne, także może na jakieś inne spotkanie ta Odyseja Umysłu. Dzięki wielkie. Ja się cieszę, że ty powiedziałaś o tym Parlamencie Europejskim, dlatego że no to trochę właśnie jest tak, że zaczęłaś gdzieś od małych kroków, prawda? Ale potem no to siłą rozpędu zaczęły się dziać nowe rzeczy i nowe rzeczy, po prostu dlatego, że kiedyś się odważyłaś. Myślę, że właśnie będzie okazja powiedzieć też o tym na końcu, bo teraz opowiadasz, gdzie jesteś teraz, a ja bardzo jestem ciekawa też właśnie tego miejsca, z którego startowałaś. Mirku, masz zupełnie inną sytuację. Znaczy, może bardzo podobną i jednak bardzo inną. Znaczy, podobną w tym sensie, że bardzo wierzę, tak jak Agnieszka, w wychodzenie na zewnątrz szkoły i działalność społeczności lokalnej. I też podobnie jak Agnieszka, tych projektów mógłbym wymieniać, które współtworzyłem razem z uczniami. Ale jest też oczywiście odmienna perspektywa, to znaczy Agnieszka opowiada jednak o dużym mieście, o tym doświadczeniu dużego miasta. Ja opowiadam o moim doświadczeniu nauczycielskim, pracy z uczniami w małej miejscowości. Szczekociny to miejscowość mająca niespełna 4000 mieszkańców. To jest jedna szkoła średnia, która stara się trwać. Bo jest oczywiście taka tendencja na prowincji, że młodzi ludzie odpływają od małych miejscowości. Wtedy rola tej szkoły się jeszcze zwiększa, jeszcze zmienia się jej sytuacja. Jest takie zdanie Mrożka, które sobie zawsze przypominam, kiedy myślę o prowincji i pozwolę sobie go zacytować, że naoczność związków między ludźmi, bliskość jest się w środku, ponieważ prowincja jest środkiem. Prowincja nie ma peryferii, nie można być gdzie indziej, jak tylko w środku, chcąc, nie chcąc. Więc ja nie mam gdzie się udać. Ja jestem na prowincji w centrum, tak jak w centrum jest też szkoła. Jeśli tak jest, no to warto z tej sytuacji, z tego położenia szkoły po prostu skorzystać. Ja bardzo wierzę w coś, co ja nazywam edukacją performatywną, czyli właśnie wychodzenie na zewnątrz i edukację przez doświadczenie. Przez poznawanie, przez doświadczenie, przez badanie, przez też działania artystyczne. I oczywiście mógłbym opowiadać o różnych projektach, ale opowiem o takich, które trwają ponad 10 lat. Bo one opowiadają o tym, jak można budować przez 10 lat jeden projekt i on się jakby nie kończy, tak ciągle ma swoje nowe odsłony. I jeden, właściwie najważniejszy projekt, może projekt mojego życia, to jest przywracanie pamięci o Żydach szczekocińskich, bo przed wojną Szczekociny to było miasteczko polsko-żydowskie, sztetl. 5000 miasteczko, połowa mieszkańców tego miasteczka, albo nawet około 3000 to Żydzi, którzy zostali zgładzeni w Treblince w 1942 roku. Wojnę przeżyło około 200-300 osób. A w Szczekocinach właściwie po wojnie zapomniano o tych mieszkańcach, o obywatelach tego miasta. Nie tylko zapomniano, ale właściwie te ślady zostały zatarte. Tym bardzo ważnym, przełomowym wydarzeniem dla mnie też, dla tego, co się wydarzyło w Szczekocinach, był przyjazd ocalałego z Holokaustu Icyka Mendla Bornsteina, który przyjechał do Szczekocin ze swoją rodziną. Nagle zobaczył właściwie, że nie ma tego żydowskiego świata. Właściwie wszystko jest zatarte. Szczekociny są miejscem niepamięci. Na starym cmentarzu żydowskim na przykład wybudowano w latach 80. szalety publiczne. I zaczęła się działalność tego człowieka, właściwie jego syna, Josiego Bornsteina, potem przewodniczącego Organizacji Żydów Szczekocińskich, żeby przywrócić pamięć Szczekocinom, pamięć o współobywatelach. I w te działania włączyła się szkoła. Włączyli się nauczyciele i uczniowie zespołu szkół w Szczekocina. My przez 10 lat pracowaliśmy nad przywracaniem pamięci i dalej pracujemy. Przez 10 lat funkcjonował Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej, który nazywał się Jachat, Razem. I on się przerodził potem w Szczekociński Festiwal Dialogu Kultur,
bo uznaliśmy, że pewne rzeczy zostały już opowiedziane, chcemy opowiadać między innymi o Romach, jeszcze o różnych też grupach czy kulturach, które w ramach Szczekocin funkcjonują. Co ważne, w przywracaniu pamięci, w upamiętnieniu, w spotkaniach, bo były spotkania z młodzieżą izraelską, z ocalałymi, w akcjach artystycznych, powstała też historia mówiona, poprzez wiele lat nagrywaliśmy najstarszych mieszkańców Szczekocin, którzy opowiadali tą przedwojenną historię. Cały czas jakby w centrum tych wszystkich działań, tego przywracania pamięci był zespół szkół w Szczekocinach, byli uczniowie. Projekt 10 lat, to znaczy zmieniają się roczniki, a pewien proces się cały czas odbywa, bo chodzi o to, żeby nie myśleć projektem jako czymś bardzo krótkim, tak? Znaczy jakimś wydarzeniem, tylko o czymś, co jest trwałe, co się powtarza, co jest ciągłe. I Szczekociny, myślę, stały się dzisiaj miejscem pamięci. Są upamiętnienia, jest pomnik na starym żydowskim cmentarzu. Nikt już dzisiaj nie napisze historii Szczekocin, nie opisując szczekocińskiej społeczności Żydów. I w tym mieli udział, ogromny udział, uczniowie i nauczyciele zespołu szkół w Szczekocinach. Szkoła. To szkoła się podjęła tego wyzwania. I drugi też projekt, który trwa też ponad 10 lat i dalej trwa, to są awangardowe Szczekociny. Dlatego, że moje wszystkie projekty, moje wszystkie działania są związane z miejscem, czyli ze Szczekocinami. To znaczy tematy znajdują się w tym miejscu. One jakby, należy je tylko odkryć, zobaczyć. One po prostu są. I te awangardowe Szczekociny, no właściwie można sobie pomyśleć, no dobrze, Szczekociny mają piękną historię, bitwa pod Szczekocinami, różne wydarzenia, piękny pałac w Szczekocinach, ale awangarda? No tak, jak spojrzeliśmy trochę głębiej, to nagle okazało się, że w latach 1924-26 mieszkali w Szczekocinach Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro. A w latach 43-45 mieszkał Henryk Starzewski. Najwybitniejsi artyści awangardowi. A potem jeszcze okazało się, że ze Szczekocinami byli związani, którzy się urodzili w Szczekocinach albo w okolicy, Henryk Morer, Julian Jończyk, a także przez jakiś czas mieszkał w Szczekocinach Franciszek Starowiejski. I nagle postanowiliśmy, uczniowie, nauczyciele, zacząć jakby przywracać pamięć o awangardzie szczekocińskiej. Ale tu nie chodziło tylko o to, żeby przywracać pamięć, ale tak naprawdę podejmować różnego rodzaju działania edukacyjne, społeczne i artystyczne w przestrzeni miasta, które jakby pozwalałby takie miasteczko, które jest miasteczkiem jednak tradycyjnym, połączyć z awangardą, z pewnym myśleniem utopijnym, z pewnym otwarciem. I w te działania bardzo wielką rolę to odgrywały działania właśnie performatywne, akcje artystyczne. W tych działaniach uczestniczyli uczniowie, a także mieszkańcy Szczekocin. Też jest ważne, myśmy to robili i robimy cały czas z Muzeum Sztuki w Łodzi, z tym miejscem, gdzie sztuka awangardowa ma swoją obecność w Polsce. I ta współpraca, bo dla mnie też bardzo ważne jest łączenie tych koalicji wewnętrznych, tych, które się dzieją, które tworzymy w Szczekocinach z partnerami zewnętrznymi. To pozwala na uzyskiwanie nowych perspektyw. To może tyle. Serdecznie Ci dziękuję. Ilekroć Was słucham, to czuję się ogromnie zainspirowana i mam nadzieję, że to samo przydarzy się Państwu, że nagle mam poczucie, że wow, ile można zrobić niezależnie od tego właśnie, gdzie się jest i gdzie się mieszka. Ale no wiecie, też tak sobie myślę, że no może Wy to macie w sobie, tak? Że ja bym tak nie potrafiła. I dlatego we mnie też się budzi takie pytanie, jak wszystko fajnie, tak? Tylko jak zaangażować uczniów? W jaki sposób, no bo nie będziecie robić tego sami, tak? A czy to jest, myślicie, kwestia tylko osobowości waszych? Mirek? Znaczy, wiesz co, dobrze byłoby zupełnie zaprzeczyć, tak? To byłoby ładnie, ale nie zaprzeczę, to znaczy, ale powiem o pewnej teorii, którą mam, to znaczy i do której jakby chciałbym, nie wiem, przekonywać, czy też jakby zachęcać nauczycieli właśnie, to znaczy, wiesz, ja myślę o doświadczeniu nauczycielskim.
Jak myślę o doświadczeniu nauczycielskim, to myślę sobie, że w tym słowie doświadczenie jest też świadczenie. Takie słowo, znaczy nauczyciel jest świadkiem. I jakby moim zdaniem nie może mi się rozejść, tak, to co jest dla mnie ważne, co jest istotne, co jest moją pasją, i w co ja wierzę, w jakie działania i to co robię jako nauczyciel. Więc rzeczywiście uczniowie powinni chyba zobaczyć w nauczycielu świadka, no, tego, do czego namawia swoich uczniów. To znaczy powinni zobaczyć, że rzeczywiście dla niego zaangażowanie na przykład, poszukiwanie jest po prostu wartością. Tak, dla mnie poszukiwanie, zaangażowanie, przekraczanie pewnych granic jest rzeczą niezwykle istotną i niezwykle ważną. I to jest jedna rzecz, to jest nauczyciel, tak. Czy rola nauczyciela jest ważna. A potem jest oczywiście coś ważniejszego jeszcze, to znaczy doświadczenie uczniów. To znaczy, żeby dać możliwość wydobycia się tego, co w uczniach po prostu jest. Znaczy pielęgnowania tego, co oni mają, bo mają za sobą jakieś doświadczenia, jakieś przemyślenia. I moim zdaniem kluczowe czy podstawowe jest to, żeby uczniowie poczuli się, że mogą oni sami, czyli ich sprawczość, tak? To, że oni coś mogą zmienić, że oni mogą coś wywołać i że coś jest dla nich ważne. Jeśli coś jest dla nich ważne, a my postaramy się poszukać wspólnie razem narzędzi czy sposobów do zrobienia czegoś takiego i nauczyciel będzie też świadczył sobą, że będzie ich wspierał, to myślę, że się po prostu to uda. Ja z tych doświadczeń takich właśnie szczekocińskich, to kiedyś, nie tak dawno, robiliśmy takie badania razem dzięki współpracy z Edukacyjną Fundacją Romana Czerneckiego i z Fundacją Stocznia. Robiliśmy takie badanie w Szczekocinach, to się nazywało Odkrywanie Szczekocin, co w Szczekocinach jest, czego nie ma, czego brakuje młodym ludziom. I na przykład okazało się, że brakuje im takiego własnego miejsca. Takiego miejsca, którym mogliby zarządzać. No to wynajęliśmy takie miejsce, które kiedyś przed wojną i po wojnie było księgarnią, a od pewnego czasu było pustostanem. Wyremontowaliśmy to miejsce i uczniowie jakby zarządzają tym miejscem, są kuratorami tego miejsca. Tam są tworzone wystawy, takie jak Julian Jączyk Świetlisty, Do rzeczy, czy Trwanie o roślinach, ale też spotykają się, organizują jakieś spotkania gier, śpiewania wspólnego i tak dalej, jakby zarządzają tym, na tym miejscem. Tak więc jakby ważne jest to, żeby pewne rzeczy zostały wydobyte, wydobyły się z uczniów, z ich doświadczenia, z ich poszukiwań, z ich pragnień. Czyli jesteś wydobywcą? Ja jestem takim zwanym towarzyszem. Towarzyszem, który trochę też ma im towarzyszyć, wspierać, pomagać znaleźć narzędzia, mówić, że to ma sens. To jest bardzo ważne, czy powtarzać nieustannie, że to ma sens, że to jest wartość. I no, zapewniać bezpieczeństwo. To znaczy jakby dawać im poczucie bezpieczeństwa. Że zawsze jestem ja, który jakoś jednak przyjmuje na siebie pewną odpowiedzialność za to, co robimy. Dziękuję. Agnieszko? Mirek wyczerpał temat, także poproszę następne pytanie. A tak serio, to jak słucham Mirka, to oczywiście zawsze jestem bardzo zainspirowana i uważam, że Mirek powinien mieć swój podcast, tak na marginesie. I skojarzyło mi się takie bardzo fajne zdanie Jacka Walkiewicza, który powiedział, że aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. I dlatego też nie powiem, że osobowość nauczyciela, nauczycielki nie jest bez znaczenia. No nie jest. Jeżeli my nie podchodzimy z pasją do swojej pracy, czy do działań, czy się nie angażujemy, to dlaczego chcemy oczekiwać, że nasi uczniowie nagle będą? Tak? Jeżeli przychodzimy znudzeni, zmęczeni, wiecznie marudzimy i narzekamy, to trudno, żeby iskrzyło na takich lekcjach. W związku z tym myślę, że jednym z najważniejszych zasobów, jaki my mamy w naszej pracy, to jesteśmy my sami, nasza osobowość, nasze doświadczenie, nasza pasja. Aczkolwiek z drugiej strony, jak zaczynamy realizować projekty z uczniami, uczennicami, to pamiętajmy, że to mają być projekty dla nich.
W związku z tym wiadomo, że my mamy jakieś swoje tematy, które nas kręcą, które nas interesują i które chcielibyśmy, żeby też interesowały naszych uczniów, uczennice, ale nie zawsze tak jest. I dlatego to jest kluczowe też to, co Mirek powiedział, po prostu trzeba zapytać, czego oczekujecie, czego potrzebujecie. Nie ma co narzekać, że młodzież się nie angażuje, bo jak spojrzymy na młodzieżowy strajk klimatyczny na przykład, to widać, że potrafią się bardzo zaangażować, ale to właśnie musi być coś ich, coś na czym im zależy. Poczucie sprawczości, autonomii jest w ogóle kluczowe oczywiście. Ja powiem może, jak ja to robię małymi kroczkami, bo zaczynam od bardzo małych rzeczy na lekcjach i na lekcjach WOS-u mam też taki stały punkt każdego roku, realizuję projektowanie kampanii społecznych. Temat jest absolutnie dowolny, trzeba go ze mną skonsultować, ale ja zazwyczaj nie ingeruję, bo zawsze mnie bardzo ciekawi, jakie tematy wybiorą i chciałabym, żeby moi uczniowie, uczennice zaplanowali taką kampanię, czyli napisali scenariusz, żeby pomyśleli, kto mógłby być partnerem w takim projekcie, kto miał być odbiorcami, żeby nakręcili krótki spot reklamowy, być może zrobili kampanię w social mediach, ale temat, tak jak powiedziałam, dowolny. I tematy, ja robię to też od bardzo, bardzo dawna, od wielu lat, i tematy się zmieniają i teraz bardzo często właśnie są to tematy związane z klimatem, z ekologią, z prawami kobiet. Teraz też taką dużą furorę, można powiedzieć, zrobił projekt Olimpiady Zwolnienie z Teorii pierwotnie, czyli akcja menstruacja, która stała się NGO-sem od małego projektu uczniowskiego do naprawdę wpływowej organizacji wspieranej przez Fundację Kulczyk poznańską. Także właśnie małe kroki, bo okazuje się, że to jest temat, który jest ważny dla młodych ludzi i kiedy kończymy te projekty, oni tam prezentują te swoje działania, to zawsze w ramach ewaluacji proszę, żeby napisali, czego się nauczyli, co im się podobało. Robię im z tego takie chmury wyrazów i pokazuję, zobaczcie, ile tego jest. Staram się pokazać, że realizując tą kampanię wykorzystali bardzo różne swoje zasoby, bo to nie chodzi o to, że robisz coś na przykład obywatelskiego i ty musisz być świetny z włosu albo świetny z historii, bo u mnie najfajniejsze projekty, prawdę mówiąc, robiły osoby, które wcale nie były jakimiś świetnymi uczniami, jeśli chodzi o taką typową historię szkolną, ale na przykład świetnie kręciły filmy, jak temat im podszedł i oni mogli z tego zmontować, coś fajnego nagrać, zanimować, to tutaj uwalniał się bardzo potencjał, że trzeba mieć, że żeby zespół dobrze działał, trzeba mieć różne potencjały, więc pokazuję, zobaczcie, ty świetnie wystąpiłaś na przykład, tak, tutaj dopowiedziałeś, dobrze to zaplanowaliście, to też jest bardzo ważne i staram się tak jakby podkreślać ten potencjał i też te umiejętności, które już są i zawsze pytam, czy chciałabyś coś takiego zrealizować na szerszą skalę, bo to był tylko projekt klasowy, tak? A może na szkołę, a może na społeczność lokalną. I robię takie ankiety, z których mi wynika, że około 70% osób po tak przeprowadzonym projekcie chce i oni idą dalej, więc żeby nie przerażać, ale jednak zachęcać, najczęściej zachęcam ich do tego, żeby wzięli udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. U mnie w szkole bardzo dużo grup bierze udział w tej olimpiadzie, to jest olimpiada projektów właśnie społecznych, lokalnych, która odpowiada na realne potrzeby i też robią tam najróżniejsze rzeczy. W zeszłym roku moi uczniowie i uczennice zrobili na przykład aplikację dla korepetytorów i można się zastanawiać, czy to fajnie, czy nie fajnie, ale jest zapotrzebowanie, jest to realne jakieś działanie, prawda? I okazuje się, że świetnie im ta aplikacja funkcjonuje. Robili festiwale filmowe, robili też tematy związane z ubóstwem menstruacyjnym, były tematy obywatelskie, bo uczyli się, jak można na przykład pisać listy do polityków na tematy, które są dla nich ważne i zarzucali tam polityków przez jakiś czas takimi listami, także bardzo dużo różnych działań. Ja też Państwu serdecznie chciałabym polecić z tego miejsca, ja zawsze polecam książki, także się nie obędzie, Justyny Sucheckiej książkę Young Power, bo tutaj jest opisany projekt Marty Florkiewicz-Borkowskiej, nauczycielki roku 2017, mam nadzieję, że nie kłamie, z też niewielkiej miejscowości zorganizowali kampanię Słowa Krzywdzą, która stała się też kampanią ogólnopolską, a Marta opowiada, że zaczynała zachęcać młodzież od tego, że zorganizowali w szkole jasełka. I po prostu krok po kroku na te szersze wody, z większą odwagą, z większą wiarą w siebie, podkreślanie właśnie tego, co już potraficie, jaki macie potencjał, to na pewno. I też fajnie, ja myślę, tak wykorzystywać pewne fale, które są. Teraz
nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale dosyć modny jest aktywizm, tak? Troszeczkę upraszczam, mam nadzieję, że Państwo wiecie, o co mi chodzi, że faktycznie coraz częściej widzimy różnego rodzaju aktywistów, aktywistki. Ja też takie fale staram się podłapywać i na przykład podrzucam takie książki typu Zbuntuj się. I to jest świetny, to jest podręcznik do WOS-u tak naprawdę, tylko że on w ogóle nie jest nudny i ma ten charakter taki właśnie buntowniczy, nutkę buntowniczą w sobie, czyli 101 sposobów, jak protestować skutecznie, ale tu są po prostu wskazówki, jak działać właśnie lokalnie, jak się zaangażować, jak zostać aktywistą, jak stworzyć jakąś organizację pozarządową i tak dalej. Także naprawdę rewelacja. I jeszcze super książka, którą moje dziewczyny, mam teraz żeńską klasę, zanim poszłam na urlop macierzyński, to uwielbiały to, czyli Dziewczyny do boju. I tutaj to jest też podręcznik do WOS-u, ale bardzo atrakcyjnie przedstawiony. Więc na takiej fali bardzo można fajnie zachęcić młodych ludzi, tylko dać im przestrzeń, żeby oni wybierali, żeby mieli wpływ na to, czym się zajmujemy. Niestety nie zawsze to, co jest naszą pasją, będzie pasją dla nich, chociaż może się tak zdarzyć, że na tyle Państwo tym swoim uczuciem do danego tematu zarazicie, że oni pójdą z Wami po prostu, nie dlatego, że temat ich kręci, tylko że oni chcą iść z Państwem. Młodzi ludzie potrzebują takich towarzyszy, przewodników, tak bym powiedziała, niekoniecznie takich treserów. No dobra, może tak skończę. Bardzo Ci dziękuję. Ja może tylko zdradzę, że kiedy zadałam to pytanie po raz pierwszy moim prelegentom właśnie, co zrobić, żeby młodzież się zaangażowała, to Agnieszka odpowiedziała, słuchaj, ty źle zadałaś pytanie, bo to pytanie, które należy zadać, to brzmi, czego oni potrzebują od nauczycieli, aby móc działać, tak? Także oni będą działać sami, tylko zapytajmy właśnie, czego potrzebują, to o czym mówiłaś. I ja tak teraz patrzę na ten mój slajd, na którym napisałam miejsce jako inspiracja do działań, w dużej mierze myśląc też o tym, co robi Mirek, a teraz sobie pomyślałam, że to właściwie powinno być powiedziane kontekst jako inspiracja do działań, bo to jest czasami miejsce w znaczeniu takim lokalizacyjnym, a czasami to jest właśnie to, co się dzieje wokół nich, tylko żeby to było żywe. I jeszcze tak od siebie, wybaczą Państwo, powiem, bo to gdzieś tam wybrzmiewało też w poprzednich webinariach, a zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj zarówno Agnieszka, jak i Mirek mówili o poczuciu sprawczości uczniów, o poczuciu ich skuteczności. Uczniowie czasami nie chcą działać, ponieważ stracili to poczucie i właśnie być może musimy poczekać i działać bardzo małymi kroczkami, żeby oni je powoli odzyskali, żeby nam zaufali tak naprawdę, że my im w pewnym momencie powiemy, nie znasz się, ja ci powiem, jak to należy zrobić lepiej. Prawda? Ja jeszcze dopowiem tylko jedno zdanie, bo napisał do mnie uczeń jakiś czas temu, który śledzi moją działalność w social mediach i napisał, że nigdy mi tego nie mówił, ale tak mu przyszło do głowy, że może chciałabym wiedzieć, że on się zaangażował w samorząd szkolny, dlatego ponieważ ja mu 5 razy powiedziałam, że ma świetne predyspozycje i bardzo mądre pomysły, a jemu nigdy wcześniej nikt tego nie mówił i on nie wierzył w to, bardzo się odnalazł w tym samorządzie i w związku z tym kandyduje dalej tam do Młodzieżowej Rady Miasta i robi kolejne rzeczy i że to był taki, że to go tak pchnęło, że tak naprawdę, a ja nawet nie pamiętałam, że mu coś takiego oczywiście powiedziałam, prawda, bo to też tak bywa, że czasami my jakby niekoniecznie jakoś tam specjalnie na tym się skupiamy, ale że to dobre słowo, wskazanie, ale też takiego konkretu, nie, że jesteś super fajny, w ogóle tam działaj, tylko konkret, tak, świetnie montujesz filmy, świetnie zaplanowałeś jakieś działanie, bardzo fajnie występujesz publicznie, byłoby dobrze to rozwinąć i tak dalej, jak coś takiego powiemy, to wiem, że to działa cuda. I napisałam tytuły książek, bo była prośba w pokoju webinarowym, także te tytuły książek już napisałam, dlatego tak się wierciłam, bo je przepisywałam. Nie ma sprawy, wierć się, jeśli potrzebujesz. Ja dziękuję Ci też dlatego, że w tych naszych kolejnych częściach narzędziownika, tym materiału dla nauczycieli, właśnie też oczywiście zwracamy uwagę na to, żeby jak najbardziej wspierać te mocne strony. I to jest dokładnie to, na czym będziemy budować fundament do tego, żeby budować dalej. A to, co Państwo w tej chwili widzą na slajdzie, to jest fragment materiału z kolejnego narzędziownika, który w tej chwili za moment idzie do składu. I właśnie tutaj słowa Judyty Ziętkowskiej dotyczące tego, żeby takich drobnych elementów, właśnie drobnych działań, które pozwolą jakoś zaktywizować tę młodzież, ale właśnie, żeby pozwolić im decydować, jaki to będzie projekt, tak? I pozwolić, żeby on wyszedł od naszych uczniów, żeby pokazać, że ich słuchamy, że się liczymy z ich zdaniem, że w nich wierzymy, że wierzymy w ich osąd, w to, co oni wybierają,
Nawet jeżeli początkowo będzie to związane z jakimiś żartami czy czymkolwiek, oni muszą odreagować. Umacniasz w klasie poczucie sprawczości. Gdybyśmy mieli tutaj słowo klucz wydobyć z tej naszej dzisiejszej rozmowy, to by było właśnie myślę to. No dobra, przestańmy być takimi altruistami, porozmawiajmy o korzyściach. Ale właśnie, to jest webinarium wychowawcze. W jaki sposób byście to ujęli, tak? Co uczniowie konkretnie zyskują, chociaż ja już słyszę pewne rzeczy w tych waszych wypowiedziach, na tym, że idą dalej, tak? Że działają nie tylko na terenie klasy, nie tylko na terenie szkoły, ale właśnie wychodzą do społeczności, no mówimy lokalnej, bo po prostu do tego środowiska, w którym żyją, tak? Agniesz. Jeszcze się odniosę, bo tutaj sobie też zerkam na nasz czat w pokoju. Pani Agnieszka napisała, że wybór projektu to jedno, a realizacja już idzie ciężej. I ja się z tym zgodzę, ale też dajmy sobie zgodę na to, że projekt nie musi się zakończyć sukcesem. To też jest cenne. Można się zastanowić, dlaczego się nie udało, co poszło nie tak, gdzie była trudność i wyciągnąć wnioski. To też jest popełnianie błędów i do tego też jeszcze pewnie wrócimy, tak, że to też jest element uczenia się. I mnie bardzo denerwuje, jak bardzo wiele nauczycieli robi za uczniów, żeby kończyć projekty. Nie róbcie tego. Po prostu czasami projekt się może nie zakończyć, czasami może się powinąć noga, czasami możemy zaplanować, ja miałam taką sytuację na studniówce, moja klasa miała zrobić program artystyczny, była bardzo leniwa, mimo że umożliwiłam im wielokrotnie różnego rodzaju próby, podsyłałam pomysł, nie chcieli tego zrobić i ja nie ingerowałam, ten program na studniówce wypadł kiepsko i podeszła do mnie koleżanka i mówi, jak mogłaś do tego dopuścić. A ja mówię, czy to jest moja studniówka, czy naszych uczniów. Jeżeli oni nie chcieli poświęcić czasu, mimo że mieli jakby zapewnione bardzo komfortowe i wsparcie, i miejsce, przestrzeń, czas, nie wykorzystali tego, mają lekcje, tak? To też jest, myślę, że to też jest cenne doświadczenie. Natomiast jeżeli już się zaangażujemy, wracając do pytania, bo czas nas goni, uczennice i uczniowie przede wszystkim, moim zdaniem, zyskują rozwój kompetencji miękkich, które są bardzo twarde tak naprawdę, bo wydaje mi się, że są cenniejsze niż wiedza w tej chwili. Jeżeli wiedzę mamy całą w telefonie, to my musimy im pomóc jakoś zafunkcjonować, nie wiem, właśnie przez na przykład umiejętność selekcjonowania informacji, te wystąpienia publiczne, umiejętność uczenia się, ale takiego adekwatnego poczucia własnej wartości, czyli realizujesz projekt, zastanawiasz się, co ci poszło dobrze, co ci poszło źle i co, o czym to świadczy, tak? Czy chcesz się bardziej rozwinąć na przykład w tym, co poszło gorzej. Ja bym bardzo inwestowała w ogóle w kompetencje i umiejętności. Też duże firmy w tej chwili tak, w taki sposób funkcjonują, że jeżeli umiesz się szybko czegoś nauczyć, to już nieważne, co to ma być, tak? To cię wezmą, bo cię przeszkolą przez 3 tygodnie, ale wiedzą, że ty się tego nauczysz i to mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. Także to są takie umiejętności, które niezależnie od czasów się przydadzą. Kompetencje te tak zwane kluczowe. Często przy projektach to jest jednak umiejętność planowania, organizacji, samoorganizacji, współpracy, też różnych narzędzi, prawda, z których korzystamy, bo za każdym razem też ja jak staram się podrzucać, tak jak realizujemy projekty, to staram się podrzucać, a zobaczcie, zróbcie to może w chmurze googlowskiej, albo może za pomocą takiej czy nie innej aplikacji, może wam akurat ona będzie odpowiadała, prawda, także oczywiście takie twardsze narzędzia też są, ale wydaje mi się, że głównie uczniowie, uczennice zyskują umiejętności i kompetencje, umiejętności miękkie. I często trafiają w taką swoją bańkę, bo przez realizowanie takich projektów oni też są ze sobą bliżej i czasami to są fajne przyjaźnie, a to też cenniejsze pewnie niż jakakolwiek wiedza, którą wyniesiemy tak na twardo. Także wydaje mi się, że tyle. Mirek jeszcze pewnie dopowie dużo rzeczy. Postaram się, to znaczy dla mnie, znowu jakby wrócę do tego, co mówiłem, do miejsca i do kontekstu, bo to, co Emilia powiedziałaś, jest niezwykle, niezwykle ważny kontekst, tak? To możemy mówić miejsce, ale właśnie kontekst. No, w przypadku takich miejscowości małych, w których ja pracuję, to jest mierzenie się z własnym miejscem urodzenia, niezwykle ważną rzeczą. Przepracowywanie tego miejsca urodzenia, tego kapitału i kompleksów, wstydu i dumy w gruncie rzeczy. I pytanie o tożsamość, o spojrzenie na swoje korzenie, tak świadomie i krytycznie. To jest jedna z rzeczy, które wydaje mi się dzięki takim projektom uda się zbudować. Także oni świadomie spojrzą na
na swoje korzenie, na miejsce, z którego się wywodzą, tak? Myślę, że w jakiś sposób będzie to krytycyzm miłujący. Więc jeśli temu się dokładnie przyjrzę. Następna rzecz to jest to, o czym cały czas powtarzamy i właściwie to jest stał się taki powtarzający motyw, czyli sprawczość. To jest niezwykle ważne, że jednak będą czuli, że mogą coś zmienić. Co wydaje mi się w świecie, w którym żyjemy, niezwykle ważne, o tym Agnieszka też mówiła, o buncie, niezgodzie, gotowości do zmiany. Znaczy, proszę Państwa, małe miejscowości to mają do siebie, że można zobaczyć zmianę. Znaczy, dlatego ja też bardzo lubię pracować w tej małej miejscowości. Ja bym tego tak łatwo, Agnieszko, nie zobaczył w Poznaniu czy w Warszawie. Natomiast ja w Szczekocinach czy w Lelowie, gdzie mieszkam, pewną zmianę mogę zobaczyć i trwanie. Oczywiście związane jest też z problemami różnego rodzaju, ale jednak tą zmianę widać. Więc oni mogą zobaczyć, że mają wpływ, że swoimi działaniami mogą coś przesunąć, coś zmienić. To wydaje mi się niezwykle ważne. Rozwijanie kreatywności, w ogóle to jest jedna z rzeczy, o której też Agnieszko mówiłaś. Rozwijanie kreatywności to jest jedna z najważniejszych, moim zdaniem, kompetencji dzisiaj. Tak? I krytycznego myślenia. Bo pracując w takim projekcie, oni muszą krytycznie myśleć, muszą stawać się badaczami. I takie kompetencje proinnowacyjne, to znaczy odpowiedzialne podejmowanie ryzyka. Takie zdecydowanie się jednak na wyjście z komfortowej sytuacji, w której się znajdujemy, tak? Podjęcie pewnego rodzaju wyzwania. To się wiąże z czymś takim jak budowanie koalicji, szukanie partnerów, podejmowanie trudnych tematów. Ja jako nauczyciel staram się zabezpieczyć, dać im bezpieczeństwo, ale to są wyzwania. To są prawdziwe wyzwania. To są kompetencje proinnowacyjne, myślę, że najważniejsze w przyszłości. Co dalej? Uczą się współpracować. Znaczy uczą się współpracować i uczą się we współpracy, co jest niezwykle, wydaje mi się, istotne i ważne. Z tym się też wiąże bardzo ważna rzecz, to znaczy z tym się też Centrum Edukacji Obywatelskiej zajęło w jednym z najnowszych projektów, dobrą rozmową i dialogiem. Moim zdaniem żyjemy w świecie, w którym został zerwany dialog, została zerwana rozmowa i że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą trzeba przywrócić. I gdzie, jeśli nie w szkole, gdzie się wszyscy spotykamy. Z jedyne miejsce, gdzie się wszyscy spotykamy. Gdzie się mamy uczyć ze sobą rozmawiać mimo różnic. Więc wszelkiego rodzaju takie działania jakby zmuszają człowieka do prowadzenia rozmowy, do dialogu, nie do zamknięcia się i nie do monologu, tylko właśnie do dialogu. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to i tak jak Agnieszka, lubię przywoływać książki bądź cytaty, bo na chwilę można się schować, na chwilę się można skryć, ponieważ to jest tak, że jak działamy, to cały czas jakby jednak operujemy twarzą swoją, tak, i swoją osobą, to czasami można się skryć za kogoś. No więc ja się skryję za Olgę Tokarczuk i za wykład Noblowski i przeczytam taki fragment. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jest kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, który ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny. Wrażliwość, czułość, odpowiedzialność za inne istnienie. To są rzeczy, których w takich projektach powinni się jakoś nauczyć. Ja mam problemy teraz z zabraniem głosu. Bo to jest ten moment, wiesz, gdzie jest potrzebna jednak chwila ciszy, że układasz jeszcze w głowie, nie? Tak. Tylko, no właśnie, nie czarujmy się, że to nie jest także trudne dla nauczyciela. Bo mamy mnóstwo obowiązków, mamy mnóstwo roboty, ale to nie tylko to, to jest także i dla nas wychodzenie ze strefy komfortu, nie tylko dla naszych uczniów. Dlatego chciałabym, żebyśmy porozmawiali jednak także o tych korzyściach
dla osób, które się jednak na to decydują. Chociaż jak sobie czytam teraz na przykład komentarz pani Grażyny na czacie. Kiedyś w ramach Dnia Życzliwości zrobiliśmy maleńką akcję w okolicach szkoły. Rozdawaliśmy przechodniom cukierki, wszystko trwało 15-20 minut, ale dało nam mnóstwo radości. Byliśmy razem, działaliśmy razem, każdy mógł w jakiś sposób zaistnieć. To była fantastyczna lekcja wychowawcza. To na pewno to już jest jakaś odpowiedź, prawda? Byliśmy razem, to była radość dla nas wszystkich. To, ale co, jak wy to widzicie, te korzyści dla was, Mirku? No dobrze, to są ogromne korzyści, właściwie niewyrażalne, ale spróbuję. Ja wrócę do tego słowa doświadczenie i mówiłem o świadczeniu, ale tam jest jeszcze jedna sprawa, eksperyment. To znaczy ja od 30 lat eksperymentuję. To znaczy ja jestem profesjonalistą, to znaczy eksperymentuję świadomie, wiem co trzeba zrobić, żeby było wszystko jakby w porządku, a potem, poza tym się wybieram jeszcze w dodatkową podróż, wybieram się w ekspedycję, tak? Wybieram się w eksperymentowanie. Ja bardzo się bałem 30 lat temu, tak sobie przypomniałem właśnie teraz o tym, że 30 lat temu, kiedy trafiałem do szkoły w Szczekocinach tak, i zacząłem mieszkać z powrotem w Lelowie, w małej miejscowości, bałem się, że jakby zniknę, że po prostu przestanę szukać, przestanę czegoś więcej pragnąć, że wsiąknę, tak? I że rzeki w Lelowie płynie rzeka Białka, w Szczekocinach Pilica, to rzeki dość wolno płyną, więc że tak wszystko będzie w moim życiu wolno płynęło. I też bałem się, że pamiętałem, byłem kiedyś pod ogromnym wrażeniem Gombrowicza i ciągle pamiętałem Ferdydurkę i lekcję polskiego i profesora Bladaczkę, który był w stanie powiedzieć już tylko słowacki wielkim poetą był, słowacki wielkim poetą był. Bardzo się bałem, że ja, nie wiem, nie po 30 latach, ale po 10 latach będę ciągle powtarzał, słowacki wielkim poetą był. I stąd się wzięło chyba działanie, zaangażowanie, eksperymentowanie, poszukiwanie nowych dróg. I to była jest wielka przygoda. Ja się nigdy w szkole nie nudziłem. Szkoła nigdy nie była dla mnie miejscem, w którym się nic nie dzieje. Zawsze była wyzwaniem. Trudnym wyzwaniem, kosztującym mnie bardzo wiele pracy i wysiłku, ale było zawsze przygodą, zawsze właśnie doświadczeniem. Dla mnie też, co jest ważne, pozwala mi edukacja praktykować różne idee i teorie i zobaczyć, jak pewne koncepcje mogą być realizowane w rzeczywistości. I ja jestem humanistą, jestem nauczycielem języka polskiego i w świecie, w którym żyjemy, humanistyka nie ma najsilniejszej pozycji. Jest to słaba pozycja, tak? Mówi się o innych kompetencjach właśnie, o innych umiejętnościach. To ja chciałem popatrzeć, czy tak rzeczywiście jest. I chcę to z pełną świadomością powiedzieć, nie, humanistyka jest bardzo silna, to znaczy humanistyka ze swojej słabości może czerpać ogromną siłę. Ma narzędzie, tak? Ma słowa, ma możliwość tworzenia rzeczy kreatywnych, nowych, działalności artystycznej. Może nadawać sens, też potrafi interpretować rzeczywistość. To jest, są takie rzeczy, które się okazują ogromnie przydatne i ogromnie ważne. I wielokrotnie się okazywało, że ta humanistyka, ta słaba humanistyka, którą uprawiam, nagle może wywoływać zmiany. No, jeśli w to uwierzą uczniowie, tak, to nie będą myśleli i używali tego słowa pogardliwie o humanistach, tak, humany czy jakiegoś innego, tak, tylko nagle zobaczą, że w humanistyce jest ogromna siła do przemieniania rzeczywistości.
To wydaje mi się ważne. I też chcę powiedzieć, że ja się zupełnie zmieniłem dzięki tym działaniom. To znaczy muszę powiedzieć, że to projekt żydowski mnie bardzo ośmielił i spowodował, że uwierzyłem, że można coś zrobić, coś ważnego, bo bardzo jest też takie poczucie istotne, że to czemuś służy, że to jest wartościowe, że coś to przywraca, że zmienia, że to jest etycznie słuszne. Czy szkoła powinna podejmować czasami trudne te tematy? No bo po to jest. Jeśli nie podejmuje takich tematów, no to właściwie jest niepotrzebna we współczesnym świecie. Jeśli to jest tylko przekazywanie wiedzy, o czym mówiła Agnieszka, to naprawdę znajdziemy tę wiedzę gdzie indziej. Zmieniła moje życie, dlatego że te projekty, właśnie projekty żydowskie, bo to nagle okazało się częścią mojego życia, życia mojej rodziny, moich uczniów. Też takie poczucie, że coś się wydarza ważnego, że przywrócona jest pewnego rodzaju sprawiedliwość, jakiś sens. Ja też zawsze o tym mówię, że projekty żydowskie otworzyły mnie na pisanie, dlatego że ja nigdy bałem się pisać. Jak każdy polonista, który przeczytał kilka sensownych tekstów w życiu, dobrze napisanych, bałem się pisać. Ale nagle się okazało, że nikt nie pisze o szczekocińskich, lelowskich Żydach, że nic nie jest napisane, że to jest przestrzeń do zagospodarowania. Więc próbowałem tę przestrzeń zagospodarować. Co jeszcze jest ważne? Takie poczucie, że na tobie się nie kończy. To znaczy ja miałem dobrych mistrzów, chciałbym jedno nazwisko wymienić, panią profesor Alinę Kowalczykową, której bardzo wiele po prostu zawdzięczam, która mnie właśnie do tego zaangażowania popychała. Ale bardzo jest ważne to, że dzięki tym projektom, które robiłem i tym moim działaniom, mam poczucie, że moi uczniowie, niektórzy z nich w sposób widoczny, a niektórzy może w sposób niewidoczny, dalej działają. Że ja jestem pewnym ogniwem w łańcuchu edukacyjnym. Małym, niedużym ogniwem. Ale że jakby zapiąłem ten łańcuch, tak? Że coś się wydarzyło. Więc jeśli pytasz, czy to było dla mnie ważne? No tak, niezwykle ważne. Wiesz co? Kiedy cię słucham, to myślę sobie o tym, jak bardzo często my, nauczyciele, podcinamy sami sobie skrzydła i mówimy, że jesteśmy tylko nauczycielami. Kiedy ciebie słucham, to mam takie poczucie, że rany, my jesteśmy aż nauczycielami. My czasami przypisujemy sobie może za dużą sprawczość, że jak ja na tego Jasia nawrzeszczę, tak, i powiem mu, jak on... Za mało myślimy o tym, ile możemy zmienić. I nie tylko w życiu właśnie naszych uczniów, ale tak jak to widać, po tym, co mówisz, także w życiu własnym, w życiu naszych najbliższych, w życiu naszej społeczności. Bardzo ci dziękuję. Zdecydowanie tak. Agnieszko? A jakie było pytanie? Co zyskałaś dzięki takiemu zaangażowaniu, które przecież na pewno cię wiele kosztowało i kosztuje cały czas? Ja bym nie była ani, no nie byłabym tą osobą, którą jestem na pewno, gdyby nie szkoła i gdyby nie praca nauczycielska. I porażki, i sukcesy, jakby wszystko to bardzo, bardzo mnie ukształtowało. Ale kiedy sobie myślę o tym towarzyszeniu naszym uczniom, uczennicom, to zobaczcie, że jeżeli my chcemy kogoś przeprowadzić albo wprowadzić na tą wysoką górę, żeby potem tam miał piękny widok i działał z wysoka, to my też tam dochodzimy, kiedy go tam prowadzimy, prawda? W związku z tym ja mam wrażenie, że każdy projekt, każda inicjatywa, w której brałam udział, że ona bardzo dużo mnie nauczyła, bo jeżeli stwierdziłam, że chciałabym, żeby moi uczniowie debatowali, bo debata publiczna w Polsce kuleje,
mają bardzo złe wzorce, nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Trzeba ich nauczyć mądrze dyskutować, o czym zresztą Mirek też chwilę temu mówił i to mi przypomniało, że właśnie te debaty to jest też świetna inicjatywa, którą możecie Państwo w swojej szkole realizować. No to ja, żeby ich nauczyć debatować, musiałam się sama nauczyć, tak? Więc poszłam na jedno, drugie szkolenie i mam wrażenie, że też mi to dużo dało. Nie będę się teraz podlizywać, jeśli powiem, bo to zupełnie nie w sposób zamierzony może, aczkolwiek wyjdzie, że się trochę podlizuję, ale bardzo dużo mi dały szkolenia Centrum Edukacji Obywatelskiej, kiedy angażowaliśmy się w Młodego Obywatela na przykład. Bardzo kreatywne to były szkolenia, takie stacjonarne, pamiętam, już od dawna, już od kilku lat nie byłam, ale kiedy chodziłam na te szkolenia, to ja bardzo dużo wyciągałam dla siebie. I rozwijały się też moje umiejętności, i moje kompetencje, i moja wrażliwość. Ja uczę zupełnie inaczej niż uczyłam na początku przecież, kiedy zaczynałam te tam 12 lat temu. Na zupełnie inne rzeczy teraz rozkładam akcenty. Kiedy się angażujemy w takie projekty, to mówiłam, że uczniowie, uczennice spotykają innych ludzi podobnych do siebie, ale my też spotykamy, bo mam wrażenie, że czasami jak ktoś jest w takim konkretnym miejscu osadzony i zacznie się angażować w różne projekty, to przewijają mu się raz na jakiś czas dokładnie te same twarze. I my też tworzymy jakąś społeczność, która się wspiera, która się może wymieniać doświadczeniem, która się może wzajemnie inspirować. Tutaj przy tych zajęciach antydyskryminacyjnych, które ja prowadziłam, było bardzo ważne to, że my się faktycznie w kilka osób w Poznaniu musieliśmy wspierać, tak? Bo te zajęcia budzą bardzo niezdrowe kontrowersje. Nie rozumiem dlaczego, to tak na marginesie, no ale budzą i potrzebowaliśmy wsparcia i sobie je nawzajem dawaliśmy. I ja nie wiem, czy ja bym je prowadziła te zajęcia tyle razy, gdybym nie miała na przykład takiej Basi z 12 LO, która po prostu jest absolutnie złotą kobietą i która też potrafi bardzo tak wspierająco działać na innych, którzy czasami mają wątpliwości, czy się boją, czy zaczynają mieć dość, bo to można mieć dość też, jeżeli jakby dużo osób jest przeciwko tobie w takich działaniach, bo to oczywiście to angażowanie się to są nie tylko blaski. O tym też warto mówić. Dowiedziałam się, że też potrafię przekraczać pewne swoje granice. Jak pierwszy raz uczeń zapytał, czy pojedziemy właśnie na Europejski Parlament Młodzieży do Krakowa i że on ma taki super pomysł, że jest pociąg o 23, będziemy na miejscu już o 5 i w maku sobie zjemy śniadanie, w ogóle super, wszystko po angielsku, to ja tak sobie myślałam, Boże człowieku, o co ci chodzi? Ale ja jestem ogólnie nauczycielka zawsze na tak, także mówię, no dobra, jedziemy. I to była przygoda życia, poznałam fantastycznych ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt. Sama się dużo nauczyłam, bardziej też się otworzyłam, zobaczyłam, jak pracują młodzi z młodymi i po prostu bezczelnie podkradłam jakieś tam elementy team buildingu, które oni stosowali, który mi się szalenie spodobał. Także my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się w te wszystkie rzeczy nie angażowali. Także to nas kształtuje, daje bardzo dużo korzyści. Bardzo. Myślę, że z nami zostaje. Także zachęcam, nawet jeżeli Państwo wcześniej nie byliście przekonani, że warto, to proszę to zrobić dla siebie czysto egoistycznie. Czytam tutaj wypowiedź Pani Grażyny, że w pewnym momencie mojej pracy z dziećmi zaczęło mi czegoś brakować. To jakby krok dalej od tych lęków Mirka, tak, że zostanie profesorem bladaczką. Na początku nie bardzo potrafiłam to nazwać, później uświadomiłam sobie, że potrzebuję przestrzeni, w której mogłabym dodatkowo zaistnieć, którą mogłabym zagospodarować. Takie własne miejsce w systemie edukacji. Udział w projektach daje mi taką możliwość. Dzięki temu uciekam rutynie, podejmuję wyzwania, rozwijam się. Zresztą tutaj bardzo wiele było ciekawych komentarzy w czasie, kiedy ja byłam taka zasłuchana w was. Pani Katarzyna pisze, moi uczniowie zrealizowali projekt film promujący nasze miasto. Nagraliśmy atrakcje turystyczne miasteczka, przedstawiliśmy bazę noclegową i gastronomiczną oraz miejsca rekreacji i wypoczynku. Film przedstawiliśmy władzom miasta, spodobał się i został zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Jakiś czas później samorząd nakręcił swój film promocyjny. Mogę się domyślać, że inspiracją był nasz projekt. To też jest zmienianie w ogóle myślenia o tym, co można zrobić, prawda? I to zrobili młodzi ludzie pod dowództwem mądrej nauczycielki. Och, wyciągnęłam też z naszych materiałów takie fragmenty, które właśnie mówią o tym, co możemy zyskać, tak? Co możemy zyskać my i uczniowie. W tym akurat fragmencie jest mowa o tym, że pracując nad projektem lokalnym,
możemy dojrzeć właśnie różne kompetencje naszych uczniów, ale także różne rzeczy, z którymi można potem pracować wychowawczo, zupełnie w innym kontekście niż to widzimy na co dzień, tak? Że właśnie można się przyjrzeć, jak sobie radzą ze stresem, jak ze sobą rozmawiają, w jaki sposób ze sobą się nie zgadzają, co robią, kiedy się pojawi jakaś przeszkoda na ich drodze. Przecież to są wszystko okazje do tego, żeby potem to przepracowywać, a poza tym oni w naturalny sposób muszą to przepracowywać, pracując nad projektem, znaczy muszą. No, tak jak było widać chociażby z tym przykładem studniówkowym, za który ktoś tutaj też dziękował na czacie, mogą nie podjąć wyzwania, tak? No, ale też się czegoś przy tym uczą. A także właśnie o tym, że nauczyciel może poczuć się liderem. Warto się zastanowić nad swoimi kompetencjami. To jest oczywiście trudna sprawa, bo wielu nauczycieli w tym momencie już się cofa i stwierdza, że jakie kompetencje? Ja nie mam, prawda? A jednak mamy. Wszyscy mamy te kompetencje. Też, Mirku, pamiętam, jak o tym mówiłeś, że tutaj absolutnie tego nie doceniamy. Świadomość, że uczymy dla życia właśnie, wpływa na nasz dobrostan. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam wypalenia, kiedy widzę, jak ważne rzeczy mogę zrobić, tak? No właśnie, jako wychowawcy w naszych działaniach lokalnych mamy szansę być blisko spraw drugiego człowieka, który mieszka obok nas. I to jest to, o czym mówiłaś, Agnieszko, tak? Że chcesz powiedzieć, zachęcić, żeby jednak spróbować wyjść poza tę swoją strefę komfortu. Wcale nie po to, żeby brać więcej na siebie i jeszcze więcej na siebie i żeby stać się siłaczką do sześcianu, prawda? Tylko dlatego, że to jest ważne. Że to jest ważne dla nas, że to jest ważne dla naszych uczniów, że to jest ważne dla społeczności, w której żyjemy. Ale no właśnie, nie od razu Kraków i Poznań wybudowano, więc jak zacząć? Jakie małe kroki moglibyście tutaj odpowiedzieć? Mieszka się cofnęła, to znaczy, że Mirka miała to zapytać. Dobrze, to spróbuję. Znaczy, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to uważność. To znaczy, to jest coś kluczowego. Uważność wobec uczniów, tego, czego potrzebują, czego doświadczają, i uważność wobec rzeczywistości. O tym Agnieszka mówiła, że rzeczywistość nam podpowiada. W rzeczywistości dzieją się rzeczy ważne. Szkoła nie może być obojętna na to, co się dzieje w świecie. Nie może być obojętna, bo znowuż nie będzie potrzebna. I musi reagować. Musi reagować na sytuację. I teraz jak zacząć? No to są pewnie dwie różne strategie, to znaczy ja najpierw zacznę bezpiecznie, od małych kroków, to znaczy od wykonania małego, drobnego kroku, który pozwala, pierwsza rzecz to ośmielić się, uwierzyć w to, że warto. Tutaj pomagają ci, którzy to robią i są, tak jak Agnieszka pokazywała na temat książki, są dobre praktyki, Centrum Edukacji Obywatelskiej zbiera takich ludzi, którzy działają. Ośmielić się, że jestem w grupie, że nie jestem sam, że inni to już zrobili przede mną, przetarli szlaki, ktoś już wszedł na tę górę i że jesteśmy we wspólnocie, bo tak jak dzisiaj się spotykamy, to jesteśmy we wspólnocie ludzi, którzy poszukują, którzy czegoś pragną. Małe kroki, drobne kroki po to, żeby mieć poczucie, że zrobiłem to, że domknąłem, że zrobiłam, domknęłam, że to jest do zrobienia. To jest jedna droga. Wtedy jak zrobię ten mały krok, mam poczucie, mogę i widzą też uczniowie, że możemy razem zrobić. I to jest jedna. I druga jest trochę jakby bardziej moja, to znaczy ja się od razu rzucam w żywioł. To znaczy uważam, że mam jakieś narzędzia, mam jakieś koło ratunkowe, mam jakiś ponton, mam i umiem pływać, w sensie umiem się znaleźć w tym żywiole.
że w to mnie wyposażyły i studia, ale przede wszystkim lata różnego rodzaju działań i praktyki. Lubię duże projekty, szeroko zakrojone, lubię podejmować trudne tematy i sporne tematy, bo uważam, że wtedy się naprawdę coś wydarza, że nie bez znaczenia są emocje, o których tutaj dzisiaj może mało mówiliśmy, a warto może powiedzieć o emocjach, że one są tu niezwykle ważne i niezwykle potrzebne. Większe jest ryzyko, to trzeba sobie jasno powiedzieć i też nie trzeba być naiwnym, że nie spotka nas za to jakiś rodzaj naznaczenia może czasami, tak? Tylko to jest kwestia też, gdzie my idziemy, do czego dążymy, co stoi za nami, czy przekonanie, że robimy coś dobrego, tak? I że to jest sprawdzone, że skonsultowaliśmy to z innymi, że inni też zauważyli, że to jest wartość. I teraz chcę powiedzieć, że ta moja na przykład gotowość na eksperymenty, na pewnego rodzaju podjęcie ryzyka, powoduje to, że ja mogę powiedzieć po 30 latach, że jestem zbudowany z porażek. To znaczy, tak naprawdę w ciągu tych 30 lat mojej pracy wydarzyło się bardzo wiele rzeczy, których mi się nie udało. Nie udało mi się zrealizować. Ale jak myślę o tym, co mi się udało, to się wszystko jakoś ładnie bilansuje. Porażki większe i mniejsze są po prostu wpisane w działanie. Ten, kto nie dąży, nie popełnia błędów. A dążenie, jak to mówił Goethe, pozwala na wybaczenie. Nawet po drodze zrobienia jakichś błędów. Tak? To dążenie wydaje mi się tutaj niezwykle, niezwykle istotne. Nie należy się bać, nie należy jakby rezygnować, należy próbować i wiedzieć, że tak jak mówiła też Agnieszka, nie wszystko się uda zrealizować, nie każdy projekt, nie każde działanie, ale to doświadczenie pomoże nam następny projekt zrobić lepiej. Tak? Ciągle się uczymy, my też jakby, tego chyba nie powiedzieliśmy, że my nauczyciele się ciągle też uczymy. Też jesteśmy cały czas w procesie. Dziękuję Ci serdecznie. Czyli można też właśnie rzucić się od razu na głębokie wody. Zależy jak czujesz i co jest bardziej Twoim. Mhm. Bo i satysfakcja wtedy jest bardzo duża, prawda? Jak się zrobi coś takiego dużego, to naprawdę to jest ogromna satysfakcja. Także myślę, że warto też czasami zaryzykować i podjąć się czegoś, co się wydaje z pozoru duże i trudne. Natomiast ktoś tutaj super napisał na czacie, że nie zawsze musimy mieć 7-milowe buty, czasami wystarczą trampki. To jest rewelacja, ja to biorę z tego szkolenia dla siebie. Świetny komentarz. Ja już mniej więcej powiedziałam, jak ja to robię, tak? Od tych kampanii na lekcjach i po prostu takie wypływanie powolne, coraz dalej, coraz jakieś tam bardziej odległe przestrzenie. Ale jeśli mogłabym coś podpowiedzieć jeszcze takiego praktycznego, to szukać sojuszników. W każdej miejscowości, czy to dużej, czy w małej, działają jakieś organizacje pozarządowe, jakieś ciekawe osoby. Warto po prostu się odezwać i zapytać, czy nie chcieliby może z wami zrobić jakiegoś projektu, bo NGO-sy generalnie czekają. Naprawdę moje doświadczenie z organizacjami pozarządowymi jest takie, że zawsze jak się zgłaszam i mam jakiś pomysł, to zawsze jestem przyjęta z otwartymi ramionami. A na pewno łatwiej robić w zespole niż samodzielnie. Ja jestem typowe zwierzę stadne, także lubię współpracować i na pewno jest wtedy i łatwiej i się mniej wszyscy urobią, jeśli podzielimy tę pracę, prawda? Także szukać sojuszników, szukać osób, które będą chciały z wami podziałać, szukać inspiracji, też jest dużo takich przestrzeni, teraz nawet w internecie, różnego rodzaju, czy to właśnie tego typu szkolenia, ale na przykład ja bardzo sobie cenię Forum Praktyków Partycypacji, tam się bardzo inspiruję zawsze. Teraz niedawno było spotkanie, na którym był panel o właśnie młodzieży, też o angażowaniu młodzieży i my tam wprost zapytaliśmy, tak, czego wy oczekujecie, żeby się zaangażować i młodzież mówiła bardzo proste rzeczy, po prostu uwierzcie w nas, nie narzucajcie nam tematu, dajcie nam wybrać, szkoła dosyć często jednak ostacza, tak? I
czytałam artykuł, w którym znowu będzie temat studniówki, w którym młodzież, która jest przed studniówką, nie może sama zadecydować o kolorze dekoracji, tak? No to jest absurd, ale to jest zupełnie absurdalna sytuacja. Musimy dać to poczucie sprawczości. Świetne jest tworzenie nawet mikro, na przykład budżetów takich partycypacyjnych. To może być budżet z Rady Rodziców. Można przecież napisać pismo do Rady Rodziców i niech ta Rada Rodziców się zaangażuje w projekt, który jest uczniowski, ale na przykład w Poznaniu przy Młodzieżowej Radzie Miasta jest coś takiego od kilku lat jak Fundusz Samorządów Uczniowskich. I trzeba napisać wniosek, to jest w ogóle takie też uczenie się tworzenia mikrograntów, bo te wnioski pisze się później podobnie przecież. I dostaje się określoną kwotę na realizowanie przedsięwzięcia w szkole. I mnie bardzo uderzyło, kiedy byłam na podsumowaniu pierwszej edycji, na co młodzi ludzie przeznaczali pieniądze w szkole, kiedy już je uzyskali. Zdecydowana większość, chyba 3/4 tych projektów, to były tak zwane strefy chilloutu w szkole. Coś, o czym dorośli nie myślą, że taka potrzeba jest, a ona jest ogromna. I wszyscy kupowali sobie pufy, leżaki, malowali sobie jakieś tam palety, poduszki, kwiatuszki, bo oni chcieli mieć taką przestrzeń, bo o tym my dorośli zapomnieliśmy zupełnie, nie? Że szkoła też powinna taką przestrzeń mieć i oni się bardzo o to upomnieli. Także po prostu słuchać, pytać, być uważnym, w taki sposób zacząć, a potem wierzyć w nich po prostu, wierzyć i wspierać, zadbać o to, żeby celebrowali sukcesy, żeby podsumowywali te projekty, które robią, to też o tym wstępnie rozmawialiśmy, prawda, że warto o tym pamiętać, bo młodzież o tym nie pamięta, nie domyka projektów, nie celebruje sukcesów, a to jest szalenie istotne w każdym projekcie. Wspierać w tych procesach grupowych, bo przecież każda grupa ma pewne swoje fazy, tak? I czasami przychodzi ten na przykład okres jakiegoś tam konfliktu i że to jest też naturalne, pokazuje im, że jakby to jest okej, że się pokłóciliście o coś, czy że się nie dogadujecie, no bo są jakby już dawno naukowcy udowodnili, że tak po prostu najczęściej się dzieje, prawda? I że po prostu musimy przez to przetrwać po to, żeby się wzmocnić. Pokazujmy, czego się uczą i co wyciągną z tego dalej. Bez dobrej relacji też, którą można nawiązać z tymi podopiecznymi, no to też daleko nie zajdziemy. Także nasza pasja, fajna relacja z młodzieżą, troszkę odwagi, sojusznicy, małymi krokami i realizujmy to, co jest ważne dla młodych, niekoniecznie zawsze to, co jest ważne dla nas. Chyba tyle. Ja tylko jeszcze może dopowiem, jeśli można. No. Bardzo, bardzo istotna rzecz, o której mówiła Agnieszka, czy budowanie koalicji. Najpierw jakby znajdowanie ludzi wokół siebie, w środowisku, to znaczy innych nauczycieli, z którymi można współpracować, a bez współpracy z nauczycielami nie udałoby się zrealizować wielu projektów. Druga rzecz to jednak budowanie koalicji w swoim środowisku. To są czasami bardzo trudne rozmowy, dialogi, bo się jednak bardzo różnimy, tak? Ale na tej na przykład zasadzie jest oparty ten Szczekociński Festiwal Dialogu Kultur. Że wszyscy, którzy zajmują się kulturą, jakby próbują coś wspólnie razem zorganizować. To niezwykle trudne, nawet w takich małych społecznościach, tak? Ale budowanie jakby wspólnoty wokół jakiejś idei, jakichś pomysłów, jakichś projektów. I szukanie też partnerów na zewnątrz, takich koalicjantów, którzy nas będą wspierali, bo wydaje się, że potrzebne jest nam też takie poczucie, że to ma sens, że ktoś inny z zewnątrz, z boku zauważa, że idziemy w dobrą stronę. No i też chcę zapewnić, że jeśli Państwo zaczniecie, pewnie większość z Państwa już zaczęła, pewnie nigdy nie skończycie to. Po prostu tak się po prostu już dzieje, że trochę nam już nie wypada, ale przede wszystkim to jest ciekawe, daje nam właśnie energię, daje nam siłę, więc dalej płyniemy, dalej coś tworzymy. To się staje takim stylem życia tak de facto. A wiecie co, właśnie a propos życia, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo my często mówimy, że szkoła ma przygotowywać do życia, a pamiętajmy, że jakby nasi uczniowie, uczennice żyją, także oni żyją tu i teraz, więc mają problemy tu i teraz, więc mają wyzwania tu i teraz, coś ich kręci tu i teraz. I o tym trzeba pamiętać, tak, kiedy podejmujemy jakieś działania i tematy. Wiecie co, ja cały czas mam w głowie też te cukierki rozdawane przed szkołą, bo to jest właśnie coś takiego niewielkiego. Nie wiem, być może wymagało bardzo wielu przygotowań, tak? Ale kiedy o tym myślimy, no to nie jest jakiś taki mega projekt, w którym
którym w dodatku ryzykujemy bardzo wiele. Oczywiście, że parę osób mogło fuknąć i powiedzieć, że co to w ogóle zazwyczaje, tak? Ale właśnie nie ma takiego jakiegoś dużego ryzyka, a jak mocno już mogło zbudować to poczucie sprawczości i sama ta radość właśnie z osiągnięcia i z tego bycia razem. Przecież to jest ta sama pani, która potem pisała o zupełnie już innym, poważniejszym, można powiedzieć, projekcie, szerzej zakrojonym, prawda? I dlatego ja wierzę w to, że naprawdę możemy zrobić, sami widzicie, ja jestem jednak z tych fanek małych kroków, tak? Że właśnie to, co proponujemy w naszych materiałach, w tych codziennych sytuacjach wychowawczych, że przyjrzyj się w ogóle tej swojej lokalności, że choćby zrób wspólne śniadanie na przykład ze swoimi uczniami, tylko niech to będzie z produktów lokalnych. Można spróbować, prawda? I zastanowić się, co to w ogóle znaczy, że ten produkt jest lokalny, co się u nich je w domach, co to oznacza. I jesteśmy o krok tak naprawdę od rozmowy o tożsamości, czyli zaczynamy od jajek, tak, a kończymy na problemach tożsamości. I tak naprawdę przy okazji właśnie można porozmawiać także o na luzie, tak, przy jedzeniu, przy stole, zawsze wiadomo, że przyjemniej rozmawiać, o jakichś kwestiach wychowawczych, o których w innych sytuacjach może byśmy nie porozmawiali. Tutaj też mamy taką propozycję, żeby zorganizować garażówkę. To już jest większe wyzwanie, ale poznamy tych ludzi, którzy mieszkają wokół nas. Zobaczymy, co tam mamy zbędnego w tych domach. Poznamy się. A przy okazji zdobędziemy być może jakieś środki, a jeżeli to by miało chodzić o pieniądze, a nawet jeżeli to jest wymiana, no to jest wymiana także energii, wymiana marzeń. Może właśnie przy takiej okazji ktoś się zgłosi, że chce z nami współpracować, a być może to, co zostanie, możemy przeznaczyć na jakieś cele charytatywne. Tutaj innej autorki mamy też propozycję, żeby po prostu iść na spacer. Nie z tymi malutkimi dziećmi, tylko z tymi trochę starszymi. Tak? Przede wszystkim program Wychowanie to Podstawa jest skierowany do wychowawców klas 4-8, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy pójść na spacer także z licealistami, tylko że po prostu ożywić w jakiś sposób ten spacer właśnie taką obserwacją, co wam się podoba, co wam się nie podoba, a może coś moglibyśmy zmienić, tak? A może będziemy właśnie takimi detektywami, którzy tropią różne sprawy w naszej okolicy i zauważymy to, czego nie zauważyliśmy do tej pory. Skoro już tak wyciągnęliście tutaj tę uważność, to dla mnie o to chodzi w uważności, że nagle, jako trenerka uważności wyciągnę teraz takie pojęcie umysłu początkującego, czyli patrzę świeżym spojrzeniem, świeżymi oczami na to, co do tej pory wydawało mi się oczywiste. To może być bardzo, ale to bardzo odkrywcze. Słuchajcie, czy chcielibyście coś dodać jeszcze na koniec? Coś takiego, co musi teraz wybrzmieć, co jest bardzo ważne, być może coś zauważyliście na czacie, do czego chcecie się ustosunkować. Agnieszko? No ja się staram tak na bieżąco, bo tutaj Państwo naprawdę bardzo inspirujecie w tych komentarzach. Wiedziałam, że tak będzie, liczyłam może tak, że tak będzie. Po prostu pamiętajmy, że mamy ogrom kompetencji, często nieuświadomionych, ale pracując w szkole, pracując z młodymi ludźmi, naprawdę macie Państwo mnóstwo i narzędzi, i umiejętności, z których tylko czerpać. Czasami wystarczy się odważyć i dalej dać się ponieść fali. Jak macie chwilę zwątpienia, to szukajcie inspirujących grup w internecie. Jest ich teraz bardzo, bardzo dużo. Czasami ja wiem, że można się czuć bardzo osamotnionym, zwłaszcza pewnie w mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład nie ma Mirka. To jest wielka tragedia dla tych mniejszych miejscowości, ale Mirek nie może być wszędzie. Ale można poszukać ludzi bardzo podobnych. Jak wejdziecie w te projekty, to zobaczycie, że tych ludzi jest sporo. Ja po każdym praktycznie projekcie jakaś grupa nauczycielska się zawiązuje i jak mam jakieś wątpliwości albo jest nam gorzej, to sobie tam pomagamy, dajemy kopa, żeby się nie poddawać i działamy. Także takich miejsc w sieci jest mnóstwo bardzo inspirujących. Po prostu no, słuchajcie uczniów. Ja mam zawsze taki przekaz, po prostu posłuchajcie, bo oni mówią, oni dają znać, co ich interesuje i co jest dla nich ważne, tylko my po prostu nie zawsze to widzimy. Musimy
musimy bardzo uważnie słuchać. I bardzo dziękuję ci. Ja ci tylko, ja trochę się nie zgadzam z tym, że Mirek nie może być wszędzie. To znaczy, tak jak Mirek, prawda? Tak jak Mirek mówił o tym, że okej, nikt nie napisał książki, no to co? No to musiał ją napisać, prawda? I myślę, że w tej chwili osoby, które nas słuchają, mogą pomyśleć, no dobra, ale u nas nie ma Mirka. No to bądź Mirkiem w swojej miejscowości. No, tak. Jest taka potrzeba po prostu, prawda? Mhm. Wiecie co, jeszcze taka jedna rzecz mi się przypomniała, znowu mała, ale znowu usłyszałam od ucznia, który zorganizował konferencję, też w ramach zwolnionych storii, bo u nas bardzo dużo robią fajnych rzeczy w ramach tych zwolnionych storii. I ja mu tak gratuluję, super w ogóle, że to zrobiłeś. On mówi, wie pani co, bo pani kiedyś puszczała taki film na lekcji i tam padło zdanie jedno, co byś zrobił, gdybyś się nie bał. Ja tak, i to mnie tak uderzyło, a potem ja na coś narzekałem strasznie w pierwszej klasie. Ja nie pamiętam już do końca sytuacji, ale pani powiedziała, a co zrobiłeś, żeby było inaczej? I takie dwa zdania, które usłyszał, wiecie, na lekcji, sprawiły, że on 3 lata później organizuje gigantyczną konferencję dla młodzieży, bo to go pchnęło, to mu coś tam przestawiło w głowie, także naprawdę to, co mówimy, ma znaczenie. Dzięki. Teraz ja jeszcze pewnie, znaczy ja bym zachęcał oczywiście do ekspedycji, do takiego wyprawiania się, do małych ekspedycji, jak mówiłaś Emilia, i do trochę większych, tak, do wyprawiania się na zewnątrz. A jeszcze chcę powiedzieć, bo Agnieszka pokazywała książkę, to ja tak nieładnie pokażę taką książeczkę, którą w tamtym roku napisałem dla moich uczniów. Jak był czas pandemiczny, to ja pisałem do moich wychowanków, bo oni w tamtym roku zdawali maturę, moi wychowankowie, i pisałem do nich co tydzień na podsumowanie tygodnia taki list z czasów pandemii, z czasów zarazy. I potem, kiedy pisałem te listy, to nagle uznałem, że może warto coś więcej zrobić. I po prostu opisałem, ta książeczka się nazywa Dla moich uczniów, kilka myśli co nie nowe, w podzięce i darze. I to jest po prostu opowieść o tym, co wspólnie przez 3 lata zrobiliśmy. I to było niesamowite dla mnie doświadczenie, ale też dla nich, bo oni to w momencie, kiedy się przyszli odebrać świadectwa, to otrzymali każdy w kopercie, bo myśmy się nie mogli dotknąć, więc sobie tylko przekazywaliśmy świadectwa i wszyscy byliśmy w rękawiczkach i maseczkach, ale oni w kopercie, każdy z nich miał przygotowaną tę książeczkę, dostali do swojej ręki. Numerowaną ręcznie, bo ja wydałem tyle, ile ich było osób w klasie, więc każdy dostał. Książeczka jest taka 60-stronicowa, bo okazało się, że przez te 3 lata tyle zrobiliśmy wspólnie razem. I oni potem do mnie dzwonili, odzywali się, pisali, że nie zdawali sobie sprawy, ile wspólnie razem zrobiliśmy. Jak wiele się wydarzyło. Oni wiedzieli, że robiliśmy coś, ale nie wiedzieli, że tak dużo. I następna refleksja, która była, to była taka, że to miało jakiś sens. To znaczy, że widać, że myśmy do czegoś rzeczywiście razem dążyli. Że to się jakoś wszystko, co robiliśmy, uspójnia. Więc warto jakby robić nawet małe, drobne rzeczy, potem okazuje się, że te małe i drobne rzeczy wcale nie są takie małe. A jak je zbierzemy, to są już duże. To są już duże. Dziękuję wam serdecznie. Ja jeszcze przeczytam, bo tutaj Dominika mi podesłała z czatu facebookowego, tam też się, słuchajcie, dzieje. Jedna z pań pisze, tu w małych miejscowościach pięknie widać moc młodych. To może być spektakularne. Tu można odkryć lidera, liderów, kogoś, kto ma zadatki na psychologa, na pracownika socjalnego i tak dalej. To jest baza dla całej społeczności przyszłości. Inna pani pisze, w mojej szkole od 16 lat jestem koordynatorem małego samorządu uczniowskiego klasy 1-3. No i znowu bazujemy na tym, co jest podstawą tego programu, słuchajcie, którego jestem koordynatorką. Zacznijmy od pracy z pojedynczym uczniem, wzmocnijmy klasę, wyjdźmy powolutku do samorządu. I o tym też żeśmy rozmawiali, że trzeba pracować z dzieciakami już tymi najmłodszymi. No i pani pisze, co roku piszą projekty, które zawierają zadania realizowane w każdym miesiącu. Uczniowie przy tych zadaniach działają razem na różnych poziomach i widać ich fascynację, zaangażowanie i chęć integracji. Moc sprawcza w klasach młodszych stanowi bazę dla kontynuacji aktywności w klasach starszych. I co ważne, dzieciaki w dalszej edukacji czekają na więcej. Obserwacja szkolnych pociech mnie uskrzydla. Widzę, że ja chcę i dzieciaki też chcą, bo jesteśmy razem, doświadczamy razem i uczymy się od siebie.
Myślę, że to słowo razem tutaj wybrzmiało tak, tak bardzo, bardzo mocno. Tak, ktoś pyta o link do zaświadczeń, to chyba pani czyta w moich myślach, bo to jest właśnie ten moment, kiedy my mówimy, musimy się z państwem już pożegnać. Pewnie moglibyśmy mówić jeszcze długo. Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że skończymy 15 minut wcześniej. Dobrze, że tego nie mówiłam. Link do zaświadczeń w tej chwili wklejam na czacie, na Facebooku na pewno też wklei Dominika. Przypominam, że można pobrać zaświadczenie tylko w sytuacji, kiedy tylko przez ten link, tak? Nie ma już możliwości wejścia bezpośrednio ze strony zaświadczenia co.org.pl, więc proszę bardzo sobie ten link zapisać, kliknąć od razu, żeby mieć, znaczy kliknąć od razu to, a tak, one są już wygenerowane, przepraszam, chyba jedna, jestem już zmęczona, a przede wszystkim bardzo mocno jestem zaaferowana tym, co się dzisiejszego wieczoru wydarzyło. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję państwu za udział, zarówno tutaj, jak i na Facebooku. Dziękuję moim prelegentom, Agnieszce Jankowiak-Majk i Mirkowi Skrzypczykowi. To było wspaniałe spotkanie. Mam nadzieję, że inspirujące również dla państwa, bo ja po prostu czuję w sobie moc, kiedy słucham moich prelegentów i być może kiedyś z państwem też się spotkamy i będziemy sobie opowiadać o tym, co zrobiliśmy z naszymi uczniami dla naszych społeczności, że my naprawdę mamy tę moc i naprawdę możemy zmieniać ten świat, możemy naprawiać świat. Dziękuję, dobranoc, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za uważność i dziękuję za bycie razem. Bardzo dziękuję. Ja też serdecznie dziękuję i teraz bądźmy wszyscy Mirkami w naszych społecznościach. To jest też myśl, z którą wychodzę. Trzymamy za państwa kciuki i dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.